sprawa trafiła oczywiście do Polańczyka. Do wszystkich świadków pan policjant nie dotarł. Dzwoniłem gdzieś po kilku tygodniach, jak wygląda przebieg sprawy, jakie są prowadzone czynności. No, no, są prowadzone czynności, tutaj do świadków już do rozmowy, to już czynności są prowadzone. Gdzie ja mam kontakt ze świadkami, pytam się ich, czy kontaktował się ktokolwiek z nim? Absolutnie nie. Do świadka z Krakowa przyszło pismo tam do komendy obok, do policjantki, która tam kończyła, miała za miesiąc kończyć pracę, i przyszła faksem, czy jakąś tak adnotację, że ma jeden dzień na przekonanie, przeprowadzenie tego przesłuchania, bo potem mija termin na to i to zeznanie będzie nieważne. No i ten świadek przypytała ta pani policjantka tego świadka. Na cztery strony był protokół przesłuchania razem z opisem tego, jak ta policja w Bieszczadach przyjmowała ode mnie to zawiadomienie, jak to cała sytuacja wygląda. Ale w aktach sprawy no, tego nie ma. To nie zostało w ogóle uwzględnione ani przez sąd, ani tak dalej. Świadkowie nie zostali przesłuchani. Materiał został zlany, jest nieważny. No i przyszła decyzja po, nie wiem, miesiącu, że sprawa jest umorzona, czy odmowa wszczęcia postępowania, ponieważ oni nie są do końca pewni, czy zostało popełnione przestępstwo, czy nie. To ja mam, kiedy mam, że tak powiem, niepewność, czy zostało popełnione przestępstwo, czy nie, no to ja mogę nie wiedzieć. Ale policja odmawia, bo oni nie są pewni? To oni są, jak tu wszelkie niewiadome, rozwikłać w tej sytuacji. No ale nie jakaś tam w Polańczyku. Sprawa została umorzona. Ja oczywiście sprawę zaskarżyłem, wypunktowałem wszystko, każdą jedną czynność, bo i policjant mi kłamał, i nie dopełnił po prostu żadnych obowiązków, nie było przeprowadzonego żadnego rzetelnego postępowania tego. Ale jeszcze w trakcie, zanim do tego doszło, ten pan policjant wezwał mnie do siebie i tak w którymś momencie zapytał: a co pan, nie wie co trzeba zrobić z babą, jak pana baba leje? No ja rozumiem, panie policjancie, mam to kurnie wszystko nagrane, więc jak będziesz chciał mnie skarżyć, ale ci tu nie podam danych. Ja rozumiem, że ty jako policjant takiej kopicie byś ale ja jako facet nie mam zamiaru czegoś takiego robić, bo jednak uważam, że trzeba używać języka i trzeba konflikty jak dorosły człowiek rozwiązywać. Nigdy nie byłem agresywny, jak już to słownie, na po prostu ciągłe ataki mnie. Już po prostu mówiłem: weź się ode mnie, od kobieto czy tych dalej. Zależy kto zaczepia, bo każdy ma jakąś cierpliwość, ale fizyczne rozwiązywanie problemów to w kogo ty krzywdzisz? W tą osobę, na której się wyżywasz, czy siebie krzywdzisz, że takie coś zrobisz? Komu to potem pomoże? Owszem, to, że ktoś zasługuje czy nie zasługuje, to jest kwestia w ogóle drugorzędna, co się powinno, a co nie powinno, ale prawo mamy, jakie mamy, ale no. W momencie, kiedy to zostało złożone zawiadomienie, to policja nie wezwała mojej żony na przesłuchanie. Oni do niej pojechali poinformować ją, że ja złożyłem takie zawiadomienie. Na co ona odpowiedziała: o, jestem zdziwiona, że on takie zawiadomienie złożył. To jest wszystko, co ona przedstawiła do tej sytuacji. Oni mnie nie naciągali. Oni delikatnie przyjechali, zapytali, poinformowali, pogłaskali: dobrze, nic się nie dzieje, jest dobrze. Co my panią będziemy tutaj naciągać? Jakiś facet pomawia panią, że pani mu krzywdę zrobiła. Byście się przyglądali materiałowi dowodowemu, to byście nie mieli wątpliwości, ale ogólnie ja uważam, że jak jest ktoś w pracy, którą jest jakby zobligowany wykonywać, a jej nie wykonuje, to taką osobę się powinno zwolnić, albo taka osoba powinna sama złożyć wypowiedzenie, ponieważ branie pieniędzy możesz równie jako jakaś biurwa albo inny urzędas, który pije kawę. Ale jak jesteś policjantem i odpowiadasz za takie rzeczy jak prowadzenie niebieskich kart i tak dalej, no pasuje, żeby się jednak zaangażować w to, a nie mieć
na to po prostu wywalone, jak większość w tym kraju. To jest taka właśnie mentalność, że co się robi, nie się nie robi, to nie ma co i się należy. Trzynastka i premie i może od czasu do czasu wyjdą na pałowanie ludzi, to będzie ekstra dniówka. W każdym razie zażaliłem to, została wyznaczona rozprawa. Ja na tą rozprawę się szarpnąłem, specjalnie pojechałem na tą rozprawę z Norwegii do tego sądu karnego w Lesku. No i staję, no i tam był wyrok zadany, zanim ja po prostu wszedłem na tą salę rozpraw, to ja co do tego nie mam wątpliwości. Otóż do sprawy włączył się pan prokurator, który złożył akta sprawy, która była prowadzona rok wcześniej, gdzie żona zgłosiła, że to ja się nad nią znęcałem i ja tam złożyłem całe te materiały dowodowe, po których myślałem, że z urzędu zostanie wszczęte postępowanie przeciwko mojej żonie, bo moja żona oprócz tego, że mnie pomawia, to nie przedstawia żadnych, ale to żadnych dowodów na to i ja się z tym potem bujam. A ja jak składam te zawiadomienia, to ja mam wszystko udokumentowane od A do Z i jest to totalnie zlewane, lekceważone, żeby czasami doszło do tego, że Boże, kobiety się nie tyka. W każdym razie pan prokurator wysłał te akta sprawy tamtej, gdzie sprawa była umorzona, bo nie było żadnych znamion. No i teraz co pan sędzia postanowił? Pan sędzia postanowił przychylić się do decyzji, którą podjął pan policjant, odmawiając wszczęcia, ponieważ jak to sąd określił, jakich on to słów użył, ja sobie to zaraz przytoczę. Otóż pan sędzia stwierdził, że w danym postępowaniu on to odrzuca, umarza, ponieważ sąd twierdzi, że oprócz uzyskania winy za rozkład w pożyciu małżeństwa, ja nic więcej nie chcę tym uzyskać. I sąd to oddala i wyrok jest prawomocny, nie można się od niego odwołać. Nie można. Także życzę panom, żeby dotarło. W każdym razie możesz sobie zgłaszać, możesz mieć dowody, a pan sędzia, czy pani sędzia, jak będzie mieć taki kaprys, to i tak postanowi, co sobie postanowi i usłyszysz, wyrok jest taki i nie możesz się od niego odwołać. A potem kolejne masz zawiadomienia, że a pana żona znowu u nas poinformowała, a tym razem jej się przypomniało, że pan... I co jeszcze? Co jeszcze? Nic, pozdrawiam, łapię widoki, nazbieram sobie bukiet, żeby mi pachniało, to jakiś może kleszczy nie będzie, ani robactwa, bo już w sumie jest po godzinie, której jest? No, prawie 10:00.